Witam ponownie wszystkich w Omercie, z tej strony Czaberdach. Przed nami zadanie wykupienia 5 budynków mieszkalnych, więc podejrzewam, że nie pokażę wam tego. Po prostu zrobię to szybko, tak szybko jak to tylko możliwe i wtedy dołączycie do mnie, jak już ostatni budynek będzie w moim posiadaniu. I zobaczymy, jakie zadanie gra przed nami postawi jako następne. Chyba, że będzie jakaś bitka, no to wiadomo, że bitkę wam pokażę. Do wskaźnika sympatii. Oczywiście, że tak. Więc widzimy się już przy zakupie ostatniego budynku. Cholera. Freddy, z tego co zauważyłem, to ma bardzo rzadko dla nas dobre wiadomości. Ci cholerni agenci znowu siedzą nam na głowie, że przez tych ciągłych kontrol musimy zamknąć kilka naszych placówek w innych częściach miasta. Nie będziemy... O Boże. Czyli teraz jesteśmy już... zdani na siebie. Okej. Okay. Na szczęście się dobrze rozbudowałem i postanowiłem powstrzymać się z zakupem budynków i zbieram na kasyno, co mi da naprawdę mocnego boosta i za chwilkę mnie będzie stać na to. Właściwie to już jest mnie na to stać. Więc postawmy nasze pierwsze własne kasyno. W sumie to mamy mnóstwo kasy na to, żeby wymuszyć, żeby sobie, co da impreza, wskaźnik sympatii mi wzrośnie, nie bardzo mnie to ciekawy, zwolnienie z aresztu, ha, świetnie, to może być niezłe, zwolnienie z aresztu, zróbmy imprezę charytatywną, taniocha, i jest nasze kasyno pierwsze. Pierwsze własne ulepszenia. Świetnie. I ekstra. Pierwsze własne kasyno. I stać mnie w tym momencie... Cholera, powracali ludzie, tylko nie wiem z czym. A, 10 skrzynek trunku nie potrzebuję. Właściwie to bym trunek z chęcią sprzedał. O, ładnie. Sweet. Dobrze, impreza charytatywna się udała. Kogo my tu jeszcze mamy z takich ludków dodatkowych? To jest nasze. Z ludków dodatkowych mamy Dona, u którego już nic więcej nie możemy zrobić. Mam następnego polityka. Ale olać polityków. To też jest polityk. Nie, urzędnik miejski. Pralnia brudnych pieniędzy. Nie, jakoś mnie to średnio interesuje. Szeryf już jest załatwiony. Bank. Nie chcę skakać na bank. Celebryta, co on? Przekręt. Co zrobi przekręt? Dużo brudnych pieniędzy. Nie będzie dostępny. Występ. Trunek w ilości... Da, niech będzie. Bardzo ładnie. Czyli mamy teraz politykę do swoich dyspozycji jednego. A czemu to jest tylko na jednym poziomie ulepszenia? Nie, to jest na wszystkich poziomach, dobra. Kto znowu wrócił? Kupię ci prezent, okej. Dalej, ten polityk już mnie ciekawi. W ogóle mnie żaden polityk już nie ciekawi. Okej, czyli stać mnie w tym momencie na kupno drugiego kasyna. W sumie musimy pompować brudną kasę do siebie. Lecznica, nie hotel, nie kancelaria. Co robi firma ubezpieczeniowa? Nie, dobra, kasyno. Ups. Jest następne kasyno. Od razu je sobie również ulepszmy. W tym momencie nie powinienem mieć żadnych problemów z brudną kasą.
Jeszcze z czystą też jestem naprawdę do przodu. Pięknie, właśnie dostałem ostatni budynek mieszkalny w moje łapki. Czyste pieniądze spływają do moich kieszeni. Czas zająć to miasto. Pieniądze kochają pieniądze. Będę szukał innych sposobów na pranie i zarabianie czystych pieniędzy oraz wykupił tyle nieruchomości, ile będę mógł. Atlantic City będzie należeć do mnie. Cel: kup działki budowlane lub budynki. 8. Okej. Znowu kupowanie, więc myślę, że nie ma sensu tego wam pokazywać procesu. Już skutek ostateczny wam zaprezentuję. O, choroba. Jestem w trakcie kupowania działek i budynków i zjawił mi się zastępca szeryfa. Małe ostrzeżenie w imię starych dobrych czasów, agenci biura prohibicji tym razem naprawdę zamierzają cię dopaść. Twój brat coraz mocniej naciska nas, byśmy przyjrzeli się twojej ostatniej aktywności. Niektórzy moi koledzy stali się nieco nadgorliwi i wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości mogą sprawić ci problemy. Ale mam... O Boże. Mam 5 patoli. Czy do czwórki? Wzrasta do czwórki. Dobra, szkoda stracić taką kasę. Moja kancelaria jakoś sobie pewnie poradzi z tym. Właśnie, sprawdźmy, czy w mojej kancelarii mogę jakoś obniżyć to. Nie mogę. Nie mogę. O, no nie szkodzi. O cholery. Freddy znowu z dobrymi wiadomościami. Naszym księgowym skończyły się pomysły na ukrywanie naszych pralni pieniędzy przed agentami, szefie. Musimy dać im spokój, zdobyć resztę czystych pieniędzy w jakiś inny sposób. O, księgowi już nie będą nam pomagać. Okej. Okay. Ale już mi tylko jednego budynku brakuje. Jest! Zakupione. Wykonane. Świetnie, nawet nie wiem w jaki sposób. O, wykupiłem chyba ten nocny klub, więc... A, dobra nasza. Okej, okay, no to tyle jeżeli chodzi o tą misję. Była dosyć prosta, bezbitkowa. I śródmieście. Więc podejrzewam, że ten odcinek będzie trochę krótki. Zacznijmy może śródmieście, więc trzy wyjątkowe bronie. Paru na wybory. Paru rzeczy już w swoim życiu ukradłem, ale jeszcze nigdy nie podniosłem ręki na głos w wyborach, a ponieważ akurat nadarzy się taka okazja, to sądzę, że najwyższa pora zainwestować we własnego człowieka w ratuszu. Myślałem, że sam będę startował na, nie wiem, burmistrza. Fajnie by było być burmistrzem Donem. Jestem wystarczająco potężny, chyba po prostu kupię sobie burmistrza. Aby zapewnić mu zwycięstwo, poślę chłopców w teren, żeby przekonali wyborców do wskazania jedynego słusznego kandydata. Wiedzą, jak się to robi. To pochlebstwo, tam łapówka. Jeśli będzie trzeba, to jeszcze kij baseballowy. Jak to powiedział jeden z moich kumpli, głosuj często intensywnie. Policji obecność średnia, więc startujmy, oczywiście, że tak. Wszystko, co mam, zależy od tych wyborów. Nie strzeń tego, zwrócę ci wszystko. Dam ci, co tylko będę mógł. To jest najbardziej kłopotliwa pod względem wyborów dzielnice. Nie powinieneś mieć problemu z przekonaniem do mnie mieszkających tu ludzi. Wszystko powinno pójść jak spłatka. Rany, brakuje mi mojego jachtu. Odzyskam go, gdy wygram. Okej. Motywacja to podstawa. Więc co, od razu tradycyjnie, trochę z małą ilością kasy żeśmy zaczęli, no ale nic, i z pustymi kieszeniami oczywiście. Start, poziom kryjówki, przypatrzeć się od razu. O, drogo, zacznijmy może od lokali, wynająć. Wynająć lokal, mamy jakiegoś polityka, mamy następny lokal i mamy przekabacenie okolicy. Zbuduj gar kuchnię. Okej, okay, to chyba nie powinno być trudne. I tu mam informatora. Rozrzutnik, czyli stówka. Okej. Okay. Następny informator jest tutaj. Również stówka. Więc okej. Okay. I zadania. Od ciebie trunek kupić za 280. Jasne, że tak.
zapewni w 6 rejonach wygraną. Okej, postaram się. Mamy lokal. Załóżmy tutaj. Przede wszystkim chciałbym założyć zbieranie haraczu na początek. Ha. Na początek Lombard. I jeszcze trunek kupić. I wykupić ten lokal, założyć spelunkę. Bardzo ładnie, coś żeśmy znaleźli. O, chociaż dobra, to się przyda. Nieruchomość to jest dobra rzecz. Działka budowlana, na razie trzeba się wstrzymać z nią. 8 interesujących miejsc. I trunek sprzedany. Dobra, mamy następnego informatora gdzieś tutaj. Jest. Przysługi. Wskaźnik sympatii muszę zwiększyć, więc olać na razie. Polityk, hotel. Następne zadanie. Wskaźnik sympatii niestety muszę mieć troszkę większy. Polityk. Nieruchomość. Następny informator. Znowu nie uda mi się od niego nic dowiedzieć póki co. Wymuszenie. Też się nie uda. Wskaźnik strachu. Holender, jasny, ciężka sprawa. Mamy Lombard. 5 broni palnej, czemu nie? I ulepszmy nasz Lombard. Elegancko. Nieruchomość. Załóżmy tu browar jako pierwszy. I lokal. Załóżmy spelunkę. W końcu jakaś kasa zacznie wpływać. Bo to mizernie zaczyna wyglądać. Nawet bardzo. O, 5 skrzynek trunku. Świetnie. Za 180? Cholera, przecież ja to kupiłem za o wiele drożej. Wow. Nie, no nie sprzedam mu 5... A nie, trunek kupiłem... Broń kupiłem drożej. Dobra, no to sprzedajmy trunek. Kupmy jeszcze broni. I tyle na razie. Ha, czyli trzeba teraz ulepszyć wszystko na maksa. Efektywność. Wskaźnik sympatii. Na razie sobie chyba daruję wskaźnik sympatii. I sprawdziłbym spelunkę. 200 i 200. Opłacalne. I może jestem w stanie zbudować garn kuchni, nie? Wykonać jakieś zadanie w końcu. Wskaźnik sympatii... Nie, na 60. Myślałem, że na 50 mi wystarczy, a tutaj dupa. Okej, wydaliśmy kasę na naszych pomocników, więc teraz... Mógłbym spróbować zacząć jakoś sensownie zarabiać. Broni palnej mam trochę niedostatek. Ale czysto kasę, czy ja chcę czystą kasę? 5 skrzynek trunku, 20 sk... O, to może być sensowne. Czystą kasę marnować. Nie chcę czystej kasy marnować. Chociaż ta broń by mi się przydała autentycznie. Dobra. Mam już wystarczająco wysoki poziom sympatii, żeby zacząć... na przykład korzystać z usług informatorów i pewnie zabrać się za niektóre zadania. Więc czemu by... nie zacząć tego robić. Hops. A co to za miejscówka? Krówka lokalnego gangu. Zatrudnić ich. Zajmijmy się gangiem. Startujmy, jasne, że tak. I mamy naszą nieruchomość. Od razu tutaj bym założył... może najpierw gorzelnię. Oj, mnóstwo nowych miejsc. Do bank, do skoku, nieruchomość. Wynajmijmy ją od razu.
I sprawdźmy dalej. Mamy działkę budowlaną. Szeryf. Cholera, nie mogę go przekupić pewnie. 1000. A, szkoda, szkoda. Szeryfa przekupić to jest fajna sprawa. Neutralne, no właśnie. Zawodnik związkiem zawodowym. Do cholery jasnej. Ale będzie pewnie bitka. A, jeszcze nie? Teraz. No i w końcu bitka jakaś sensowna. Co zrobi zabójca? Atakował losowych przeciwników 80, 70, 80, 90, 90, 90. Romeo, ty polecisz jako wsparcie. I oczywiście, że moja stara, znana, kochana ekipa leci na akcję. Startujmy w takim razie. Ilu? 4 do zabicia. To już prosta sprawa raczej. A gdzie jest mój Vincenzo? Tutaj. I cholera, wypadałoby się schować. Goście stoją tutaj, w kupie. Tak, zdecydowanie w kupie. I schować się przed nimi można na przykład za to drzewo. Na przykład za to drzewo. Razem z Julką się schowam zresztą i zacząć rypać w nich. 71%. O, gość ma Tommy Gunna, źle. Ten ma dwururę, ten ma dwururę, ten ma... nie wiem co ma. Aha, to mój w ogóle. Rewolwery. Dwurura czy Tommy Gun? Gdzie... Tommy Gun jest najbliżej i z przycelowaniem raczej by się przydało. Plus krwawienie jeszcze można by móc zapodać. Niestety pudło. Jest krwawienie. Przypływ. I ile mamy? 91% na niego. Dwa strzały. I tyle. Koniec mojej tury. Boss gangu. No właśnie, gość z Tommy Gunem. Wow, na szczęście spudłował. Nie, Julka, niestety. Aj, zastraszył mi Dandysa i trafił w niego dwukrotnie. No nic dziwnego, wszyscy są na widoku. Do cholery. Ale tu będą jaja. Schowaj się, Wolf. Powiedzmy, że może granat ma dobry początek. Może granat ma dobry początek. Nie, on nie ucieknął. Oni uciekną, nie ma sensu granatu zapodawać. Jest sens strzelać. Cholera z tymi gośćmi. Boss gangu. Lecisz jako pierwszy, stary. O, 84%. 95. Ohoho, ale krytyk wszedł. Musiało boleć osiągnięcie, no musiało boleć. I 71% na tego, niestety pudło. Kurczę, szkoda. Julka, ty zostałaś zmaltretowana straszliwie. Dobrze, że nie masz krwawienia, bo to byłaby totalna bieda. I masz na tego gościa zarąbisty procent. I tu jeszcze ktoś jest. Mafiozo, to nie jest nasz. Cholera, nie widzę go. Nie jesteś naszym, prawda? Oczywiście, że nie. Więc Julcia, masz na dwóch strzała. Jedziesz. Ekstra, powchodziło bardzo ładnie. I tylko straszaka jeszcze możesz użyć. A nie. Zapomniałem o tej umiejętności totalnie. Więc lecimy jeszcze raz. Świetnie. Gość spadł. Ten jest przy zgonie. I jeszcze Dandysa mamy, który w sumie też nieźle oberwał. I stoi przed nim koleżka z całkowicie... A, nie całkowicie zdrowy. Rewolwerowiec. Lepiej się schować. Pod tym kątem może będziemy w stanie... Nie, musiałbym być dalej. Nie upolujemy obydwu. Z tego kąta. No nie szkodzi. Dandys. A, upolujemy obydwu? Upolujemy. Prosta sprawa. Więc lecimy w tych panów. Padł. Batman is dead?
Trzymać szyk. Może odwagę przywrócić, albo połowę obrażeń sobie uleczyć. I negatywne efekty, czyli krwawienie. Ha. Czy jest sens? Nie, bo ten gość zginie od Vincenza. Prawdopodobnie. Ale tak na wszelki wypadek tylko. I odzyskać odwagę. Ja czemu nie? Vincenzo. Właśnie, gdybyś mógł się przemieścić, Vincenzo. Masz 13 punktów ruchu, staruszku. A tutaj potrzebujesz 14, żeby przebiec. Więc może po prostu... Ha, tu ci drzewo będzie zasłaniać. A jak z procentem? Nie widzisz w ogóle. W ogóle gościa nie widzisz. Może by jednak podbiec, na przykład tutaj. O, teraz widzisz gościa. I jest on odsłonięty. 60%. Tak, jest odsłonięty. I jest zmarły. Ładnie. Gang zlikwidowany. Więc dzięki ludzi za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Cześć, czołem.